Czy wiesz, że segregacja odpadów szklanych jest bardzo ważna? Odpady szklane, takie jak słoiki czy butelki, w 100% nadają się do recyklingu. Jeśli są dobrze wysegregowane i czyste, to z powodzeniem mogą być przetworzone i powstanie z nich nowa rzecz. Nowy słoik lub nowa butelka. Warto też wiedzieć, że szklane butelki czy słoiki przed wyrzuceniem do zielonego worka lub pojemnika należy opróżnić z zawartości. Nie trzeba ich myć. Ważne jest, aby odkręcić z nich pokrywkę lub nakrętkę, które powinny trafić do żółtego worka na tworzywa sztuczne. Jeśli szklaną butelkę wyrzucisz do pojemnika na odpady zmieszane, to praktycznie nie będzie ona do odzyskania i prawdopodobnie trafi na składowisko. Dlatego bardzo ważna jest segregacja szkła. Najlepiej jednak nadać drugie życie szklanym słoikom, wykorzystując je na domowe przetwory, do przechowywania lub oddać je komuś innemu. Można też przekazać je do PSZOK-u, gdzie będą udostępnione zainteresowanym osobom. Bądźmy eko i segregujmy szklane odpady!